mają Państwo szczęście, bo do tej pory witał sam pan rektor, a teraz pan rektor z Ritą. W związku z czym to jest, myślę, dosyć duże wyróżnienie, że akurat na Państwa trafiło. Dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz, nie byłoby tej selekcji filmów, którą obejrzeliśmy. Właśnie są przy stanowisku Onetu, gdzie Katarzyna Janowska przeprowadza z nimi wywiad. To ja dodam tylko, że właśnie to dyrektor artystyczny. Nic się nie stało, ja tylko zwracam uwagę. Nic się absolutnie nie stało, ochrona interweniuje dopiero tutaj, więc spokojnie, na razie jest wszystko z Laurą Pawelą. Jak Państwo widzą, jest powinowactwo prywatne tutaj, bo wszyscy się pięknie trzymają za ręce. Laura, córka, która, dodam, wczoraj na Młodej Gali wręczała nawet jedną z nagród i zrobiła to w sposób absolutnie spektakularny, wspaniały i była właściwie gwiazdą tej gali, więc wielkie brawa dla Rity, dla Tomasza, dla Laury. Bardzo pięknie, zdjęcia zrobione, mam nadzieję, już są stronę logistyczno-organizacyjną. Tomasz Kolankiewicz właśnie za dobór filmów, więc gdyby Państwo mieli skargi, przepraszam, oczywiście pochwały. Scenarzysta Grzegorz Mołda, producentka Izabela Igiel, reżyserka castingu Nola Atmańska i kierowniczka produkcji Aleksandra Orzechowska-Madejska. Podnagrodźmy ich wielkimi brawami. Jednak chcę być na tym czerwonym dywanie w Gdyni, więc muszę zrobić film jakiś taki bardziej mainstreamowy, żeby mnie tutaj wpuścili. I zrobił drugi film Zadrę, która z kolei jest w konkursie głównym. W tym momencie wymienię producentka filmu Bogna Janiec, autorka scenografii i kostiumów Izabela Stronias. Państwo do nas machają, widzę, że konwencje i stylistyki są bardzo różne i pozwoli na kilka zdjęć na ściance naszym fotoreporterom. Czas na pogodę. Film biorący udział w konkursie mikrobudżetów. Proszę ich pięknie ustawić, choreografię zarządzić. Panie Jacku, proszę wyreżyserować choreografię, ustawienie. O, jeszcze? Już jest dobrze, już jest dobrze. Mamy to. Mamy to, zdjęcia, nagrania, splendor, reflektory, kwiaty, pianki i tak dalej. Mogę coś jeszcze wymienić, ale to mi leży. Którzy już jest jakaś mała niepewność jeszcze? Idziemy, nie idziemy? Tu idziemy na tę galę? Mamy zaproszenie? Miałaś załatwić zaproszenie. Nie załatwiłaś? Marta, no gdzie jest to zaproszenie? Na pewno tak mówię, proszę Państwa, ja to słyszę wszystko. Autografy, awanturę i skandal. Twórcy filmu chyba się nie awanturują na razie, idą do nas. Anna Kasperska, reżyserka, scenarzystka, Lukas Aimo, producent. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Proszę się tu na ściance zatrzymać. O, tutaj, tak, bo będą zdjęcia. Proszę Państwa, ciekawa sprawa, miałem okazję rozmawiać z Martą Stalmierską i ona mi powiedziała, że to była bardzo ciężka praca, ale kiedy jej zadawałem pytanie o ten film i o jej rolę, to powiedziała, ale dlaczego ty mnie o to pytasz, przecież ja nic nie ogarniam. A na ekranie wszystko wypada wspaniale. I teraz pytanie, czy mówi prawdę, czy to tylko kokieteria? Będziemy musieli jeszcze o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że Marta mi to wszystko wyjaśni, bo zaręczam Państwu, że na ekranie jest niesamowita, ale być może przez skromność nie chce o tym mówić i twierdzi, że właśnie niewiele ogarnia. Na pewno jednak udało się pięknie zaprezentować fotoreporterom, całej ekipie, więc ten. Czyli tak będziesz widoczny. I tu proszę o stop i będzie kilka zdjęć przy ściance. Być może to środowisko kiborskie w tym filmie zainspirowało Tomasza do takiego właśnie kamuflażu quasi-militarnego, bo to się kojarzy właśnie z konfliktem, z walką. Może tak jest, ja tutaj zawsze mam nadzieję, że stoi jakaś, jestem przekonany wręcz, że stoi jakaś myśl stylistyczna za kreacjami. Trzymuje się na wywiad, także bardzo tutaj z niecierpliwością czekamy. Ta sukienka, którą tam widzę, jest bardzo niedostosowana do tego wiatru. Mam nadzieję, że jednak splendor czerwonego dywanu i gorąca atmosfera, także rozmowy dla Onetu sprawi, że jednak mimo wszystko będzie ciepło, bo widzę, że rzeczywiście w tym wietrze może być pewien problem. Ja przynajmniej mam marynarkę narzuconą. Mamy do ekipy filmu Słoń, mam prośbę, żeby cierpliwie jeszcze chwilkę poczekali, cierpliwie. O, już powoli, za chwilę będziemy mogli ruszać. Ja przedstawiam, proszę Państwa, jury konkursu filmów krótkometrażowych i mikrobudżetów. Ewa Puszczyńska, Beata Walentowska, Maria Dębska, Alan Starski wraz z żoną Wiesławą i Lenka Tyrpakowa. Witamy, wielkie brawa dla nich, wielkie brawa dla nich. Już do nas zmierzają, tutaj też pełen przekrój stylistyczny. Marysiu, mam nadzieję, że nie jest ci zimno, bo kiedy patrzę na ciebie, to mi jest zimno, w związku z czym fantastycznie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. I tutaj na ściankę oczywiście zapraszamy. To są wspaniałe montażystki, aktorki, scenografowie, producentki, tutaj związani z wieloma wspaniałymi filmami. Będziemy jeszcze mieli prośbę, żeby po tym wspólnym zdjęciu zrobić zdjęcie osobno składów jurorskich. Dobrze? Państwo z mikrobudżetów i państwo z filmów krótkometrażowych. To już za chwilę. Dobrze? Więc proszę się umówić, kto pierwszy, a kto drugi. Tak? Może by taka prośba, pani Beata spojrzała na mnie, jakby to była jakaś oburzająca prośba, ale jest okej, dobrze, tak będzie dobrze. Chciała się pani upewnić, świetnie. To teraz poprosimy osobno, dobrze? Jedno jury najpierw, a potem drugie jury. Tak, osobno poprosimy. Bardzo dziękujemy za współpracę. Tutaj jesteśmy pewnymi wymogami jednak ograniczani. To był warunek, znaczy, ja państwu zdradzę, to był warunek dyrektora Tomasza Kolankiewicza, że takie zdjęcie osobne musi być. Inaczej nie byłoby tego tutaj dzisiaj, inaczej nie zrobiłby tego festiwalu. Nie sami państwo widzą, że nie mieliśmy wyjścia. Warunkiem z kolei Rity, która jest z nami, było to, że koniecznie musi przejść czerwonym dywanem, inaczej nie wypuści ojca z domu, ojciec nie przyjedzie i nie będzie żadnego festiwalu. Tak było, Rita, prawda? A, Sowa i Lis to Harry Potter. Wspaniale, proszę państwa, bardzo się cieszę, że popkultura również jest obecna na naszym festiwalu, bo też mamy, gdy już sięgnęli do polskiej popkultury, polskiego kina gatunków, to mamy bardzo dużo świetnych tytułów tutaj, kwotą na umowie, a także panowie tutaj pomogli, ochroniarze w perswazji. Zaręczam, że są w tym bardzo dobrzy. Ekipa filmu Słoń, proszę państwa. Reżyser i scenarzysta Kamil Krawczycki, producent Jakub Mróz, autor zdjęć Jakub Sztuk, scenografia Ewa Mroczkowska, montaż Agnieszka Zaworowska-Białek, druga reżyserka biura, koordynacja statystów Kinga Sura. Zanim skończę czytać, proszę pamiętać o ściance, zatrzymać się na zdjęcia. Kierowniczka produkcji Katarzyna Staszczyk. Proszę bardzo, zapraszamy. Proszę się pięknie ustawić. Proszę państwa, miarą, ten film jest dużym osiągnięciem moim zdaniem, ale miarą osiągnięcia, myślę, reżyserskiego w tym filmie i w ogóle produkcyjnego jest to, czym twórcy podzielili się ze mną na spotkaniu po filmie. Tam też padło to publicznie, więc myślę, że mogę to spokojnie powtórzyć. Otóż reżyser Kamil Krawczycki stwierdził, że jest to nie do uwierzenia, że udało się w tym filmie z Ewy Skibińskiej, której tutaj widzimy, zrobić wiejską babę. Wyobrażacie sobie państwo, jakie to jest trudne? Ewa Skibińska, nasza wspaniała aktorka, tutaj w świetle reflektorów, absolutny splendor, pięknie wygląda, a w tym filmie trzeba było z niej zrobić właśnie taką bohaterkę i to się udało. Udało się, bo to są wspaniali filmowcy i to jest wspaniała aktorka, która zagrała w tym filmie rewelacyjną rolę, podobnie jak Jan Hynkiewicz, twórca jednej z głównych ról. Nie ma z nami niestety Pawła Tomaszewskiego, ale też mu się brawa należą, bo to druga główna rola, więc gratulujemy nie tylko tej metamorfozy aktorskiej, ale w ogóle całego filmu, który jest queerową historią miłosną. Dobry. Mam nadzieję, że mogłem powtórzyć tę historię. Nic się nie stało w związku z tym, Kamil. Tak? Jest okej. Słucham? Nie, ty powiedziałeś chyba. No ale no trudno, to powiedzmy, że przeżyjemy tę nieścisłość jakoś. Producent Jakub Mróz, mam nadzieję, że pozew już do mnie nie dotrze, że nie smaży się już za to, co powiedziałem. Audiovisual Production, Susan Gato, albo Gato, Susan Wizualnych, Alicja Gravon, Jaksik. Bardzo witamy, serdecznie, wielkie brawa. Hello, nice to see you here. Welcome. Quick photoshoot. To są, proszę państwa, bardzo ważne organizacje branżowe zrzeszające producentów filmowych, dbające o interesy producentów i producentek. A dodajmy, że bez producentów nie ma filmów. To oni te filmy w dużej mierze organizują plan, to oni dbają o to, żeby te filmy miały finansowanie, to oni dbają o to po prostu, żeby te filmy powstawały. Festiwali zagranicznych, którzy promują polskie kino, bardzo doceniamy ich pracę, bo to w dużej mierze dzięki nim polskie kino trafia za granicę, jest oglądane, więc mamy tutaj właśnie delegację z Kanady i Niemiec i to są Liliana Głączyńska. Ponownie pozwolę sobie napić się wody, mogę? Dziękuję bardzo. Ile mam jakiś limit? Ile razy mogę jeszcze? Jeszcze trochę? Kilka? Kilka razy jeszcze mogę. Dobrze, bardzo się cieszę. Globalny wymiar naszego, podkreślamy raz jeszcze, naszego festiwalu. Polskiego kina jest globalny, bardzo nas to cieszy. Ja też odpowiem, że panie Tadeuszu, cieszymy się, że pan jest. Reżyser Marcin Piotrowski wskazał wszystkim drogę, którędy należy iść, a reżyser filmu Algorytmika z konkursu filmów mikrobudżetowych. Proszę państwa, to algorytmy już w dużej mierze rządzą naszym życiem, na przykład podpowiadają nam, co obejrzeć na platformach streamingowych i jest takim połączeniem dramatu i science fiction. Proszę bardzo, na ściance się zatrzymujemy i przed państwem reżyser Marcin Piotrowski, producentka Martyna Buła, kierownik produkcji Tomasz Grzegorek i pierwszoplanowa rola żeńska Aleksandra Zagrodzka, Ola Zagrodzka, która wspaniale zagrała w tym filmie. Jak państwo widzą, to aktorka początkująca, ale już wspaniale się prezentująca. Ja tylko dodam, że na spotkaniu z twórcami, Łukaszu również raz jeszcze, kiwam państwu, wszystko poszło pięknie, wspaniale, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, pozdrawiam. Wspaniale, pozdrawiam również. Proszę państwa, ja tylko dodam, zapraszamy. Te wywiady oczywiście potrwają tylko chwilę i za chwilę do nas przyjdą. To jest wspaniały zestaw, proszę państwa. To są wspaniali ludzie polskiego kina, jak zawsze w naszych składach. Pan dyrektor oczywiście jest taki mądry, pan dyrektor już wie, ale my musimy jeszcze trochę poczekać. Takie są przywileje funkcji. Polskie Radio obecne oczywiście na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jerzy Domaracki, Agata Szymańska, Dorota Kędzierzawska, Milenia Fidler, Wojciech Żugała, Cezary Harasimowicz, Grzegorz Kędzierski, Teoniki Rożynek. Wielkie brawa! Ja tak dodam, tak w kuluarach dzisiaj podsłuchałem. Ścianka, proszę państwa, ścianka tu, stop. Zatrzymujemy się na zdjęcie. Podsłuchałem dzisiaj w lobby hotelu, tutaj Mercure, kiedy pan Cezary Harasimowicz, znajomy, go zapytał, czy obrady były trudne. Odpowiedział, nie, bo jury było wspaniałe. Także, panie Cezary, prawda? Dobrze usłyszałem. Bardzo się cieszę. Nie zdradzam tutaj oczywiście nic wielkiego, więc mam nadzieję, że nie przyjadę do domu i nie będą pozwy właśnie na mnie czekały w skrzynce. Reżyser i scenarzysta, także jak państwo widzą, czasami przysłowie niedaleko pada jabłko od jabłoni się sprawdza. Mam nadzieję, że ja będę musiał to robić. Filip Bajon jest z nami już wraz właśnie z rodziną, laureat Platynowych Lwów, wspaniały reżyser. Wielkie brawa, proszę państwa. To bardzo dobrze, panie Filipie. Jak najdłużej na tym czerwonym dywanie. Jak najdłużej. Wtedy więcej kamer złapie. Więcej zdjęć. Tam się migasz, ale nie. Dodam, że wraz, bo też dopiero teraz zobaczyłem, że wraz z Kasprem jest Klara Kochańska-Bajon, która również jest reżyserką, scenarzystką, także też wielkie brawa. Bardzo to jest wszystko rodzinnie, państwo się to pojawia. Jak państwo widzą, po naszych studiach można albo prowadzić czerwony dywan, albo być filmowcem, wychodzi na to, tak? Więc nie, do wyboru. Ja akurat wybrałem tę drogę, Klara drugą i wszyscy chyba są zadowoleni. Taką przynajmniej mam nadzieję. Pan też wybrał drogę kariery, świetnie, tutaj pan za mną powiedział, że wybrał. Lena Góra, która zagrała w tej filmie z sekcji Polonika, o którym już wspominałem, film Roving Woman, i reżyser Michał Chmielewski. Witamy bardzo serdecznie, Lena Góra i Michał Chmielewski. W wersji klasyk, prosimy tutaj się zatrzymać i zrobimy kilka zdjęć. Zapraszamy. Z jednej strony, z drugiej widać, że jest doświadczenie już w takich sytuacjach. Ten profil lepszy, ale tamten w sumie też niezły, więc więcej zdjęć na tym poproszę, a na tym tylko 3. I życzymy miłego wieczoru. Mam nadzieję, że ta gala spełni państwa oczekiwania. Panie prezydencie, przepraszam, że nie podwieźliśmy pana Mercedesem. Wszyscy politycy samorządowi, proszę państwa, których spotkałem, charakteryzują się skromnością. Jeszcze raz zrobimy zdjęcie. No, należy to wykorzystać. Jeśli nie, to zapraszamy. Zapraszamy, proszę. Storm Małgorzaty Szumowskiej, też konkurs główny. Bardzo serdecznie. Prosimy tutaj o kilka zdjęć na ściance. Infinite Storm, proszę Państwa, to jest taki film, który po pierwsze, a propos mojej wcześniejszej myśli, czego uczy nas polskie kino, z nimi w taki sposób, że wchodzimy na bardzo trudną do zdobycia górę. Może się to skończyć dosyć tragicznie, ale mówiąc już tak bardziej serio, to jest film, który no, chyba w dużej mierze zadaje nam pytanie, na ile jesteśmy w stanie poświęcić siebie dla drugiego człowieka w sytuacji skrajnej i jaką cenę możemy za to zapłacić. To jest film Infinite Storm, kolejny film pokazujący, że nasi polscy twórcy i twórczynie w czasach pełnych kryzysów i niepokojów. Film, który dotyka też katastrofy klimatycznej i w dużej mierze o tym opowiada i właśnie próbuje trzymać rękę na pulsie współczesności po to, żeby opowiedzieć tam właśnie o tych naszych współczesnych niepokojach i lękach, a przede wszystkim pokazać właśnie młodych ludzi w tych czasach i pokazać, że opowiedzieć nam o tym, że jeżeli jest efektowny, ten film pokazuje, że koniec świata może być bardzo efektowny. Wiem, proszę Państwa, że Ksawery Żuławski udzieli wywiadu właśnie Onetowi, więc chwilę poczekamy na naszych wspaniałych twórców. Tam być może będą jakieś autogramy. Z Apoka Wiksa, konkurs główny. Dzień dobry, dobry wieczór. I proszę uważać na wybrzuszenia dywanu, bo już parę razy były problemy. Na szczęście nie skończyło się złamaniami, zwichnięciami. To dopiero przed nami. Być może na gali, podczas awantury, bo ktoś nie dostał nagrody. Różnie może być. Ścianka, proszę bardzo, proszę się zatrzymać. Marto, witam po raz kolejny. Widzę, że tak Ci się spodobało na czerwonym dywanie, że wróciłaś do nas. Wspaniale. Pytanie, czy Państwo się wszyscy tam zmieszczą, ale chyba jakoś się uda. Może w kilku rzędach ktoś sobie przykucnie. Zachęcam, żeby wszyscy Państwo na tę ściankę weszli. Proszę się tam nie wstydzić. Proszę się nie wstydzić. Kilka zdjęć. Dobrze. Państwo się wszyscy pięknie prezentują. Kiwają głową, pokazują, że jest dobrze. Z niepokojem patrzą na drona, bo drony mogą się różnie kojarzyć, także militarnie, ale spokojnie, to nie jest ten rodzaj drona. Istnieje szansa, że wszyscy przeżyjemy. Jeszcze raz, epika. To jest epika też filmowa Ksawery właściwie, można tak powiedzieć. Ekipa epiki filmowej Apoka Wiksa. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy Państwa. Film, który udowadnia, proszę Państwa, że jeżeli dostaną Państwo kiedyś spadek, to proszę się 3 razy zastanowić, zanim go Państwo przyjmą. Nie jest to najlepszy pomysł. Proszę stanąć na ściance, a ja wymieniam. Jakub Laskowski, reżyser. Grzegorz Drojewski, scenariusz. Jan Fido, producent. Gwidon Busiło, scenograf i producent liniowy. Julia Radziwiłł-Fido, współpraca producencka. Franciszek Piotrowski, producent liniowy. Marianna Zydek, aktorka. Antoni Ciszewski, drugi kierownik produkcji. Bardzo nam miło, że Państwo są z nami. Kilka zdjęć. Aktorka Katarzyna Śmiechowicz, bardzo nam miło. Proszę się przywitać z naszą publicznością. Nie zmarzła, bo tu rzeczywiście temperatura się robi coraz bardziej, myślę, problematyczna. Ale mam nadzieję, że wszyscy jakoś to przetrwamy w preferowanym wariancie, czyli bez zapalenia płuc. Także bardzo nam tego wszystkim życzę. Jeszcze na szczęście mu się to nie udało. Nie chcemy mu dać tej przyjemności i tej satysfakcji. Prosimy o kilka zdjęć. Widzę, że jest część z Państwa, która bije brawo absolutnie wszystkim naszym gościom. Bardzo się cieszę. Taką postawę szanujemy, akceptujemy. Która już za chwilę zmierzy się z naszym dywanem i jego programem. Zdjęć Pani zrobimy, może nawet kilkanaście. W tej pięknej sukni czerwonej. Ale dobrze, że ma Pani też coś czarnego. Trzeba się od dywanu odróżnić, widać tutaj świadomość. Nas zmierzają, to reżyser tego filmu Aga Woszczyńska, aktor Dobromir Dymecki, kierowniczka produkcji Luiza Skrzek. Wielkie brawa! Wspaniałe kreacje. Aga, widzę to... Ścianka. No w tych kreacjach to po prostu 10 minut na tej ściance przynajmniej. Wspaniałe, te płaszcze, te futra. Wielkie brawa. Cicha ziemia. Film z konkursu głównego. Dobromir, rozumiem, że po przejściach Twojego bohatera we Włoszech Ty już nigdy tam nie pojedziesz. Już masz uraz. Dobrze, przezorny zawsze ubezpieczony, w dzisiejszych czasach naprawdę nic nie wiadomo. O, jeszcze wspólne zdjęcie, tak żeby pokazać, że atmosfera na planie była dobra. Aczkolwiek słyszałem, że kiedy okazało się, który już tutaj do nas zmierza, razem z Joanną Mędrak i aktorką Beatą Poźniak. Bardzo nam miło. Witamy bardzo serdecznie. Jest Janusz Zaorski i Anna Osmólska-Mętrak, wspaniała znawczyni włoskiego kina. Oboje też organizują konkurs imienia Krzysztofa Mętraka dla krytyków filmowych. Bardzo bliski mi konkurs z różnych powodów, nie będę mówił, bo to nie dlatego tu jestem. Także Anna Osmólska-Mętrak, przepraszamy za ten błąd, ja tu miałem tak zapisane, a dopiero później, Aniu, cię zobaczyłem, bo tam tak z daleka nie widziałem. Dobry wieczór, Janusz Zaorski, Anna Osmólska-Mętrak. To na pewno Państwa nie dotyczy, Państwo swoją rodziną żyją wzorowo, nie ma żadnych kłótni i konfliktów, jestem pewien, ale czasami się tak zdarza, że te konflikty się pojawiają. I o tym między innymi opowiada ten film. Reżyserka Beata Dzianowicz, aktorka Alina Hechelska, Wioletta Krysiak, druga charakteryzatorka, Michalina Łukasik, druga kostiumografka i fotosista Łukasz Bąk. Dobry wieczór Państwu, teraz proszę się ustawić do zdjęć. Pan ceni odważne decyzje, takie jak nie stanąć na ściance. Kobieta na dachu, reżyserka Anna Jadowska, producentka Maria Blicharska, autorka zdjęć Ita Zbroniec-Zajt, aktorka Dorota Pomykała, Maja Skrzypek. Kostiumy. Zapraszamy wszystkich na ściankę. Dziękujemy, że Państwo są z nami. Dorota Pomykała to rola główna w tym filmie. Tu właśnie pani Dorota gra tę bohaterkę, która bierze nóż kuchenny i napada na bank. Mam nadzieję, że pani Dorota nie czerpała ze swojego życia i że nic takiego się nie wydarzyło, bo mielibyśmy pewne problemy. Tutaj interwencja policji na gali zamknięcia to coś, co się jeszcze nie wydarzyło, ale na pewno ubarwiłoby to naszą uroczystość, chociaż może niekoniecznie o takie ubarwienie i o takie ciekawostki nam chodzi. Zdjęcia. Mówi pan, że możemy zadzwonić na policję. No możemy zawsze zadzwonić, ale wie pan, że jest kara za nieuzasadnione wezwanie policji, więc wie pan. Uwierzył, że pani Dorota ten bank napadła. Proszę pana, to jest bohaterka filmu, to aktorka tego nie zrobiła. O, to był piękny efekt. To ta policja chyba przyjechała po prostu. Witamy raz jeszcze. Zapraszamy. Dobry wieczór. O, pan Adam postawił na skórę dzisiaj. Brawo, dobra stylowa. Producentka Izabela Kiszka-Hoflik, montażysta Leszek Starzyński i producentka Magdalena Zimecka wraz ze sobą towarzyszącą. Bardzo serdecznie witamy. Iluzja, proszę Państwa, film z Agatą Buzek w roli głównej, to taki film, który pokazuje, że czasami dotykają nas w życiu tak dramatyczne doświadczenia, że nam się może nawet trochę zagiąć rzeczywistość i może ona być na pograniczu właśnie rzeczywistości i iluzji, rzeczywistości i fantazji. Może też nawet jakiegoś cudu, kto wie, jakkolwiek chcemy to sobie nazwać. Ten film jest tak rozpięty między realistyczną historią. Zupa nic to też film, który Kinga Demska zrobiła ostatnio. Kilka tytułów wymieniłem. Brawa oczywiście. Producent Marcin Wierzchosławski, kostiumografka Karolina Suszczyńska, kierowniczka produkcji Katarzyna Staszczyk, już po raz kolejny na tym dywanie. Mogli uwiecznić ten piękny moment, w którym właśnie film, twórcy i twórczynie filmu Tata pięknie tutaj się nam prezentują. Mamy nadzieję, że gala nie przyniesie rozczarowań, wręcz przeciwnie. Wiele innych filmów. Niestety pana Wojtka nie ma dzisiaj z nami. Nabrałem Państwa. A już Państwo mieli nadzieję. No niestety. Nie ma, ale są twórcy filmu Wesele, czyli najnowszego filmu Wojtka Sążowskiego. Przypominam o ściance. I są z nami asystentka produkcji Marta Brudka, kostiumy Magdalena Rutkiewicz, producent Janusz Hetman i koproducent Adam Gudel. Więc bardzo serdecznie witamy. Film Wesele Wojtka Smarzowskiego. Film, w którym Wojtek Smarzowski po raz kolejny zagląda do naszej trudnej przeszłości i myślę, że pokazuje, że ta przeszłość nigdy nie odeszła, że ona wciąż tu z nami jest, wpływa na teraźniejszość, wpływa nawet na nasze życie prywatne. Może być, no właśnie, ciężko. Więc o tym między innymi opowiada ten film. A już kury nas idzie. Cię mogę Państwa w ogóle zobaczyć. Ale na ścianie, a może parę zdjęć na ściance, nie? Ja kilka wykorzystałem i proszę bardzo, tak jak Pan powiedział, karierę robię. Patrzę bliżej. To już chyba jest Pani Magdalena Boczek. Proszę Państwa, w filmie Apokaliksa ta ekipa już z nami była. Kilka zdjęć na ściance. Pociąg się spóźnił, jak rozumiem. Ale możemy na przykład przyjąć oficjalną wersję, że kręciła Pani film niedaleko, była na zdjęciach i nie mogła niestety do nas dotrzeć wcześniej. W ten sposób próbując cały czas, nagrywa swoje kawałki, próbuje odnieść sukces. O, są jacyś fani filmu Zadra ewidentnie z nami, bo na cześć twórców odpalili fajerwerki. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy w ten sposób celebrować ten film. I to jest w dużej mierze, proszę Państwa, historia o dojrzewaniu, procesie dojrzewania i o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie i pogoni za marzeniami. Film, który jest z jednej strony kinem o dojrzewaniu, a z drugiej strony filmem muzycznym, bo tam są sceny właściwie takie jak z niemalże musicalu, gdzie ta bohaterka wykonuje piosenki i małżonką oraz z córką. To kolejny już rodzinna podróż czerwonych za współorganizację, współfinansowanie i wspieranie festiwalu i działania na rzecz polskiego kina i polskich twórców. A i tylko jeszcze dopytam, jak ma córka na imię? Zosia. Dobry wieczór, Zosiu, również. Dobry wieczór i zapraszamy. I ekipa filmu Zadra, Grzegorz Mołda, reżyser, autorka zdjęć Anna Rzepka, muzyka Przemysław Jankowiak, aktorka Margaret, aktorka grająca główną rolę w tym filmie Magdalena Wieczorek, producent Andrzej Papis, montażyści Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik. To oni zamówili te fajerwerki, bo dokładnie w tym momencie one się odpaliły. Wszystko jest już jasne, zapraszamy. Trochę zdjęć na ściance, ja tylko powiem raz jeszcze, że do Grzegorza się zwracając, Grzegorz, jesteś drugi raz na czerwonym dywanie z drugim filmem, ale to nie jesteś rekordzistą, bo chciałem Ci powiedzieć, że kiedyś Jakub Gierszow, który zagrał zresztą w filmie Zadra, przechodził tym czerwonym dywanem 5 albo 6 razy. I za 6. razem już nawet go nie przedstawiałem, tylko po prostu pokazywałem i proszę bardzo, zgadnijmy, kto się pojawił. Więc jeszcze do Jakuba Gierszowa trochę brakuje. Następnym razem 4 filmy w konkursie i dasz radę. Musiałbyś, powiedz... O, na przykład, o właśnie. Więc na przykład w 2 lata, jeżeli nakręcisz 4 filmy, to jest takie wyzwanie dla Ciebie, taki wiesz, challenge, jak to się mówi dzisiaj. I wtedy kilka razy będziesz... I każdy musi być inny, w innej konwencji, w innym... 2 lata? Dobra, bardzo się cieszę. Czekamy wobec tego. Margaret również jest z nami. Dobry wieczór i zapraszamy. Kolejni goście festiwalu jurystyczne, muzyczne akcenty, powitania prowadzących. Proszę Państwa, w tym momencie zmierzają do nas aktorki, wspaniałe aktorki grające w filmie Brigitte Bardot, Tati Gabrysia Chojecka. Dobry wieczór Panią. I zapraszamy na ściankę. Wielkie brawa. Brigitte Bardot Cudowna to film Lecha Majewskiego, jednego z najoryginalniejszych, myślę, artystów polskiego kina. Twórca takich filmów jak Ogród Ziemskich Rozkoszy, Angelus, Wojaczek, jeden z najlepszych filmów nie tylko o poecie, ale i o poezji. Twórca, który zawsze łączył malarstwo z kinem i z poezją właśnie. Tworzył bardzo oryginalne filmy i Brigitte Bardot Cudowna nie jest wyjątkiem. Film, który pokazuje swoją drogą, że nawet historię osadzoną w PRL-u można opowiedzieć, korzystając z mitów greckich i z Homera. No w ten sposób też Lech Majewski pracuje, że łączy jak najbardziej takie, wydawałoby się, zupełnie nieprzystające do siebie rzeczy i zjawiska. Joanna Opozda, Weronika Rosati i Gabrysia Chojecka. do aktorki, które zagrały właśnie w tym filmie. I już za chwilę zapraszamy na galę i życzymy wrażeń mocnych, miłych, przyjemnych, jakikolwiek tylko Pani sobie życzy. A jeśli chodzi o twórców filmu Siubok, to wyszedł nam największy suspens na czerwonym dywanie dzisiaj. Powiedziałem o nich jakieś 15 minut temu, a dopiero za chwilę ich tutaj przywitamy. Zapraszamy. Jest z nami również dziennikarka, scenarzysta Szymon Augustyniak, producentka Aneta Higginbotham, aktorki Małgorzata Gorol i Aleksandra Konieczna. Wielkie brawa, witamy. Zapraszamy. Prosimy o zatrzymanie się na chwilę przed ścianką. Dobrze? Tych Państwa, którzy do nas zmierzają. Chwilkę się zatrzymajmy. Skończmy tutaj sesję. Dobry wieczór, witamy i zapraszamy Państwa na ściankę. To film Johnny. Zapraszamy, zapraszamy na ściankę i zdjęcie. Już teraz można, już jest miejsce. Reżyser Daniel Jaroszek, producent Robert Kijak. Tyle samo energii, tak samo pięknie się prezentuje. Mogłaby tu jeszcze 3 godziny chodzić, jestem przekonany. Paulina Bernatek, partnerka Dawida Ogrodnika, jest również z nami. Druga reżyserka Agnieszka Kamela i reżyser dźwięków Wojciech Mielimonka. Wielkie brawa dla wszystkich Państwa. Dobry wieczór. On jest tak dobrym bramkarzem. Tak, ja wiem, ale on jest po prostu tak dobrym bramkarzem, że potrafi się bezszelestnie poruszyć. Teraz mówię to bardzo szybko, bo znowu się okaże, że to film, który dostał główną nagrodę właśnie w konkursie filmów krótkometrażowych wczoraj, więc wielkie brawa. Film Wiktoria, pani Katarzyny Figury Nieczenką. Czy Państwo kojarzą taką aktorkę jak Sonia Bohosiewicz? Te brawa świadczą, że jak najbardziej Państwo kojarzą i to miło Cię widzieć. Karolino i Pani Katarzyna, jeszcze raz dobry wieczór. Sonia uznała, że też może chwilę zmarznąć, się poświęcić, trudno. No piękna, oczywiście, rozumiem to doskonale, że ta sukienka jest piękna i że trzeba ją jednak zaprezentować. I po to ją zakładałaś, że nie było widać, to prawda. No najfajniejsi, no. Kurde, trzeba jeszcze później przyjechać. Słucham? Już, tak, już. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy, cieszymy się. Korzysta z uroków życia i myślę, że och, pies pierwsza ofiara. Ale brawo za szybkie zareagowanie i właściwie prawie tego nie zauważyliśmy. Ten dywan jest pułapką zastawioną niestety na wielu naszych gości. Przykro mi, że to na Pana trafiło. Nieoczywistej perspektywy o wojnie opowiada reżyser Michał Kwieciński, kierowniczka produkcji Magdalena Pietrowska, Monika Lang, koordynacja postprodukcji, Eryk Kulm, junior aktor, Krystyna Świeca, producentka, Dariusz Krysiek, charakteryzacja, Michał Sobociński, zdjęcia, Marta Kownacka, reżyserka castingu, Nikodem Habior, montaż, jest z nami również Joanna Smochowska-Majer i aktorka Sandra Trzymalska. Jest? Wspaniale, prawie Jana Kwiecińskiego znokautowałaś, który swoją drogą, jak sądzę, jest producentem tego filmu. Nie? Nie? A, znaczy ja wiem, że jesteś synem Pana Michała, ale myślałem, że też brałaś udział. Wszystko się zgadza. Prawda, nie tego filmu, ale już. Dobrze, wspaniale. W takim razie Jan Kwieciński wspiera swojego ojca, proszę Państwa. Wielkie brawa, musimy się wszyscy wspierać. Sandra, ale Ty na pewno zagrałaś w tym filmie? Sprawdzimy na stronie filmpolski.pl. Tak, sprawdzimy na stronie filmpolski.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie, a już do nas zmierzają twórcy filmu Orzeł, Ostatni Patrol. Ja przedstawiam, Państwo idą i proszę pamiętać, żeby się na ściance zatrzymać. Reżyser Jacek Bławut, aktorzy Kamil Toliński, Tomasz Ziętek, Artur Ziłkowski, Szymon Kukla, dźwięk Radosław Ochnio, montaż Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik, po raz drugi już dzisiaj chyba z nami. Produkcja Patrycja Kicia, kreacja i Kycia, a nie Kicia, przepraszam bardzo. Jacek Piotr Bławut, kreacja i montaż. Producentka Anna Bławut, jest z nami też Anna Pałka. Orzeł, Ostatni Patrol, wielkie brawa. Proszę Państwa, Być może każą Państwo takie filmy jak Karmazynowy Przypływ, Okręt, Polowanie na Czerwony Październik, powiedzieć podczas ciężkiej misji na Morzu Północnym. Odrobiłem lekcję z historii, jak Państwo widzą. Specjalnie. Proszę Państwa, ja przedstawiam, Państwo idą, ścianka, fotoreporterzy, proszę nie zapomnieć, poza tym są przewidziane kary. Reżyserka Agnieszka Smoczyńska, producentka Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka Ewa Puszczyńska. Jeszcze raz Ewo Cię witam. Zdjęcia Jakub Kijowski, scenografia jak na dobę, też chyba drugi raz dzisiaj. Animacja Basia Rupik, muzyka Marcin Macuk, koproducent Adam Gudel, też po raz drugi. Kasia Lewińska, kostiumy, Gabriela Gajewska, produkcja, Paweł Józłuk, konsultant muzyczny i projektant kostiumów Tomasz Ostoliński. Wielkie brawa, wszystkich Państwa serdecznie witamy. Bardzo ładne te bluzy z amerykańskiej szkoły, amerykańskiej high school. Bardzo piękne, bardzo piękne. W różnych kolorach, dobrze, żeby nie było takiej unifikacji. Ewa, ty dzięki tej bluzie się rzeczywiście zmieniłaś stylówę na swoje kolejne wejście. O to chodziło, brawo, brawo, brawo. To tacy goście na czerwonym dywanie to skarb. Niby ta sama osoba przychodzi, proszę Państwa, zupełnie inna. Zresztą inne filmy wyprodukowane. Widzą Państwo, że Ewa Puszczyńska jest osobą pracowitą.